Dzień dobry, Katarzyna Karaśkiewicz. W dzisiejszych informacjach są środki na aktywizację środowiska seniorów na Mazowszu, konkurs Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, a na koniec Wisła Płock wraca do treningów. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej wybrało w konkursie ponad 40 organizacji, które wspierać będą działania tworzone dla seniorów. Na aktywizację tego środowiska z budżetu Mazowsza przeznaczonych zostanie ponad 2 miliony złotych. Ponad 40 organizacji otrzyma środki na aktywizację środowiska seniorów. Wśród nich jest aż 5 subregionu płockiego. Zarząd województwa zatwierdził dofinansowanie na różnego typu działania, m.in. inicjowanie rad seniorów czy powstanie interaktywnej mapy dobrych praktyk. W budżecie województwa mazowieckiego zarezerwowaliśmy bardzo dużą kwotę na rzecz seniorów. To, co dla nas jest najważniejsze, mimo że mamy czas pandemii, mimo że ograniczone są aktywności, to chcemy te środki przeznaczyć mimo wszystko na takie działania, które będą dedykowane seniorom, bo przecież czas zaraz minie, a seniorzy muszą, żeby być zdrowymi, tę aktywność swoją gdzieś mieć realizować. Organizacje mogły ubiegać się o dotację chociażby na działania na rzecz osób starszych w zakresie zwiększania ich samodzielności czy na stymulowanie aktywności społecznej i edukacyjnej seniorów. W sumie dofinansowanie otrzymało 41 organizacji. Przede wszystkim będą środki przeznaczone na rozwój, powstawanie rad seniorów. Te rady seniorów są bardzo ważne, dlatego że jest to miejsce nie tylko spotkań, nie tylko jakiejś własnej aktywności, ale przede wszystkim taka podpowiedź ze strony seniorów, jak należy pracować w ramach działań samorządu, ale nie tylko, po to, żeby seniorzy byli pełnoprawnymi członkami naszej społeczności. 5 takich dofinansowań trafi do organizacji z regionu płockiego, to m.in. Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku imienia Janiny Czeplickiej w Płocku, Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Feniks z Płocka, czy Oddział Okręgowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Płocku. Izolacja w czasie koronawirusa nie musi być nudna. Udowadnia to chociażby Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Płocku. Sposobem na zabicie nudy może być ciekawy konkurs. Konkurs lekarstwem na koronanudę? Dlaczego nie? Mazowieckie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku zapowiada konkurs, w którym stawką jest nie tylko dobra zabawa, ale i atrakcyjne nagrody, w tym kamera. A kamera jest tu bardzo na miejscu, bowiem sam konkurs jest stworzony dla amatorów filmowania i nauki, rzecz jasna. Na czym będzie polegało zadanie? Po pierwsze, musicie wpaść na genialny pomysł, jak nakręcić film z realizacji zadania, które Wam wyznaczymy. Pierwsze zadanie dotyczy matematyki. Chodzi o to, żebyście wymyślili jakąś fajną bryłę, może macie swoją ulubioną, jeśli jesteście fanami matematyki. Jeżeli wymyślicie tę bryłę, zróbcie reportaż z tego, jak ją kreowaliście, jak ją wymyśliliście, na co zwróciliście uwagę, jakie sprawiało Wam trudności. Zróbcie zdjęcie z realizacji tego zadania, następnie nakręćcie filmik i ułóżcie zadanie. Wymyślono także zabawę skierowaną dla fanów chemii. Tym razem trzeba będzie uwiecznić wykonanie eksperymentu. Chodzi o to, żebyście zrealizowali jeden z eksperymentów, który Wam proponujemy. Chemiczne jajo, kwaśne łzy i wulkaniczna lawa do czyszczenia wanny. Nazwy ciekawe, ale oczywiście możecie nadać swoje. Jeżeli będziecie realizowali oczywiście to zadanie, prosimy o reportaż, może to zrobić mama, brat, siostra. Następnie musicie zmontować ten filmik i tutaj najważniejsze zadanie, musicie być bardzo kreatywni. Zadania te mają jedną wielką zaletę, bawiąc uczą i taki był cel organizowania takiego konkursu. Dodatkowe i szczegółowe informacje na temat konkursu, zgłoszeń, polecenia konkursowe i wszystkie niezbędne wiadomości są do znalezienia na stronie internetowej Mazowieckiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku i profilu facebookowym centrum. Życzymy powodzenia! Wszystko wskazuje na to, że już wkrótce wrócą piłkarskie emocje w polskiej lidze. Piłkarze Ekstraklasy przygotowują się do wznowienia przerwanego sezonu. Do pierwszych meczów przygotowują się także piłkarze Wisły Płock. Piłkarze nożni Wisły Płock wznowili treningi grupowe. 4 maja przedstawiciele Wisły, zawodnicy, sztab szkoleniowy i osoby funkcyjne niezbędne do zorganizowania meczu Ekstraklasy przeszli testy na obecność koronawirusa. Wszystkie osoby przebadane okazały się zdrowe, w związku z czym za zgodą Polskiego Związku Piłki Nożnej płocki klub rozpoczął przygotowania do wznowienia sezonu.
Dostaliśmy zgodę Komisji Medycznej Polskiego Związku Piłki Nożnej, żeby rozpocząć treningi. Piątek jest pierwszym dniem, kiedy zespół wrócił na boisko. Jeszcze nie w 100% na treningi w pełnych grupach. To są jeszcze dwie grupy, kilkunastoosobowe. Natomiast to już nie są treningi indywidualne. Tak jak powiedziałem, zespół jest podzielony na dwie grupy po kilkanaście osób pod przewodnictwem trenera. Zajęcia są prowadzone w ten sposób. Myślę, że będą one się odbywały około tygodnia w takiej formule, po czym wrócimy już do pełnych treningów. Wszyscy zawodnicy razem na jednym boisku. Zapadła decyzja o wznowieniu rozgrywek, a płocka drużyna rozpoczyna treningi grupowe, które odbywać się będą bez udziału przedstawicieli mediów. Bez udziału kibiców odbywać się będą także mecze Ekstraklasy, która wraca do gry 29 maja. Będziemy rozgrywać mecze do końca tego sezonu bez udziału publiczności. Pytanie, co będzie dalej? No wszystko będzie zależało od tego, jak się będzie epidemia w kraju rozwijała. Jeśli będą uwalniane kolejne sektory gospodarki, jeśli będą uwalniane no choćby możliwości pójścia do kina, czy do teatru, czy właśnie na mecz piłkarski, to wtedy ci widzowie na trybuny wrócą. Na dzisiaj bezpieczeństwo jest najważniejsze, zdrowie i życie. Chcemy razem z polskimi władzami, ale także z władzami Polskiego Związku Piłki Nożnej Ekstraklasy, z władzami miast polskich dać Polakom, dać społeczeństwu tę rozrywkę, jaką jest piłka nożna, i między innymi dlatego chcemy wrócić na boisko. Przypomnijmy, sezon Ekstraklasy został przerwany w związku z trwającą pandemią koronawirusa. Piłkarze polskiej ligi, w tym Wisła Płock, trenowali indywidualnie, przebywając na domowej izolacji. Serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejne wydanie informacji.